Transformacja i digitalizacja obecnie to są priorytety dla banków. Po szeregu innowacji, które zostały wprowadzone po stronie interfejsu użytkownika, czyli wszystkich aplikacji, do których mamy dostęp, teraz banki muszą mieć na uwadze kwestie regulacyjne, kwestie zarządzania danymi, spójności danych, jakości danych, więc to wymusza na bankach pracę z często układanką 150-200 systemów, które trzeba zoptymalizować, poukładać, poszeregować i taka optymalizacja po stronie backendu, jak to się branżowo określa, jest wymagana i w tym też bardzo wspomagamy naszych klientów. W najbliższym czasie widzimy, że sektor bankowy głównie skupia uwagę na digitalizacji i optymalizacji swoich procesów. Z racji udostępniania produktów i usług w sposób zautomatyzowany poprzez banki dla swoich klientów, rola pracownika banku maleje. Aby systemy automatycznie poprzez sztuczną inteligencję mogły interaktywnie i mądrze działać z klientem i doprowadzić do poinformowania i zakończenia procesu zakupowego, spójność danych i odpowiednie systemy i procesy muszą być doskonale ustawione na różnych platformach banku. Stąd też wszelka praca dotycząca automatyzacji, data miningu, pracy z danymi, wspierania sztucznej inteligencji, budowania nowych algorytmów, pomagania bankom w automatyzowaniu procesów front-endowych, jak i back-endowych. To jest najważniejszy priorytet dla banków i dla nas.